Siemaneczko, bonjour, the colorful cyclist z tej strony znowu nadaje. Środa, 19 stycznia na Lazurowym Wybrzeżu. Ja sobie wyszedłem na swój tradycyjny dwugodzinny rowerek, a w tym spotkaniu pokażę Wam jedną ciekawostkę z kategorii elektryczno-przyrodniczych oraz powiem Wam pokrótce o moim podejściu do trenowania w związku z jednym pytaniem, które ostatnio zadał mi na Facebooku pewien nieznajomy. Otóż pierwsza ciekawostka znajduje się za mną i wygląda na to, że są to palmy, ale nie są to palmy, są to nadajniki różnego rodzaju, zapewne telefoniczne czy tego typu podobne sprawy, wyglądające jak palmy, żeby po prostu ładnie komponowały się z tym wspaniałym otoczeniem pełnym roślin i piękna wszystkiego, co stworzyła natura. To też jest ten nadajnik, zaraz zobaczcie z bliska. Tak to wszystko wygląda, to są po prostu sztuczne palmy, nie wiem, wykonane z jakiegoś tworzywa, natomiast tam wewnątrz są po prostu poukrywane różne urządzenia elektryczne, elektroniczne i z tego po prostu płynie sygnał na całą okolicę. Tu nawet jest nie palma, ale jakaś inna roślina, oczywiście też syntetyczna, natomiast tam w środku ukryte są pewne nadajniki. Super, przyznacie, że to wygląda, a tam dalej już są normalne palmy. Na pierwszy rzut oka trudno się zorientować, ja przejeżdżam tu wielokrotnie, natomiast dopiero niedawno się tak przyjrzałem, mówię, coś tutaj nie gra, za ładne to jest, czy za ładne, za idealne. A tu się okazało, że to nadajniki. A teraz druga sprawa, pokrótce jeden z facebookowych kolegów z branży zadał mi ostatnio pytanie na temat trasy na Col de la Bonette. To jest wspinaczka od poziomu morza na 3000 metrów niemalże, 2900. Jak się trzeba do tego przygotować, ile trzeba trenować, ile miałem kilometrów wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Otóż ja reprezentuję, jak zapewne niektórzy wiedzą, bardzo luźne i takie normalne podejście do kolarstwa amatorskiego, bo jesteśmy amatorami i nikt nam za jazdę nie płaci. I nie trenuję w sposób zorganizowany, staram się w miarę zdrowo odżywiać, jeżdżę po prostu sobie tyle, ile uważam za stosowne, z prędkością i mocą, chociaż nie wiem, z jaką mocą jeżdżę, bo nie mierzę mocy, nie mierzę tętna, patrzę sobie tylko czasami na prędkość, głównie na dystans i na przewyższenia, ale to tylko w celach, no nie wiem, tak po prostu, żeby coś wiedzieć na temat swoich wycieczek, natomiast nie trenuję, mam prawie już 39 lat, jestem, myślę, że w całkiem niezłej formie, nie było nigdy górki, pod którą miałbym prowadzić rower, a nawet jak miałbym prowadzić, to nic by się nie stało, bo to żaden wstyd. Także zachęcam Was do takiego zdrowego podejścia do roweru, jesteśmy amatorami, ma to być przede wszystkim przyjemność, przy okazji łapiemy sobie trochę zdrowia, łapiemy świeżego powietrza oczywiście tam, gdzie ono jest i do takiego podejścia właśnie Was zachęcam, żeby przede wszystkim cieszyć się jazdą, nie przejmować się zbytnio różnymi kwestiami, których teraz nie brakuje, cieszmy się tym, jeździmy dla przyjemności, bo po to właśnie jest rower. Hej!